Fotowoltaika z Teurona. Z gwarancją jakości i może być ubezpieczona. Bieg 15, ostatniego Litwa dnia. Tauron Włókniarz Częstochowa kontra Selfast Wielki Krosno. Jedziemy z tym spotkaniem. Częstochowa wygra, ale jak wysoko? Przecież liczy się jeszcze ewentualny punkt bonusowy w barażu. Doyle Madsen, Kasprzak Mikkelsen. Dobrze Doyle, dobrze Madsen, który idzie za koło szeroko. Rozpędza się tam Mikkelsen. Dwójka Duńczyków zablokowana przez Jasona Doyle'a, ależ odczytał ich zamiar. A tymczasem Mikkelsen po małej zablokuje Doyle'a. Korzysta na tym Leon Madsen. 5-1 Częstochowa, 5-1 prowadzi Włókniarz. Nie liczy się kompletnie w tym momencie Krzysztof Kasprzak, a Doyle z pierwszej pozycji spadł na trzecią, jedzie za dwójką gospodarzy. Co to był za manewr Duńczyków? Doyle przed Madsena, dlaczego Madsen słabnie? Dlaczego Madsen to traci? Co za zagadka, wyglądał przyzwoicie filigranowy Duńczyk i próbuje teraz pikować, odczytuje to Jason Doyle, ale zostanie przy kręcie Madsen. Czy jeszcze się napędzi? Madsen będzie rekontra Doyle'a. Doyle po małej przy krecie. Znowu jest drugi Australijczyk. Fantastyczna walka. Długo na to czekaliśmy. Czy będzie odpowiedź Madsena? Tak jest. Co za bieg. Co za wyścig. Fantastyczne mijanki. Mikkelsen 3. Madsen 2. Doyle z jednym punktem. Tych mijanek w biegu 15 było więcej niż przez całe te zawody. I chyba warto było na to czekać.